Jadę na południe. Po drodze spotykam się z kolegą Łukaszem z kanału Otoczeni Wielkim Lasem. Mam Łukasza. To co? Ruszamy na południe? Czas na nas. Czas na nas. Arek nas zaprowadził do takiego magicznego miejsca, gdzie składują setki produktów w przeróżnych wzorach, kolorach, a wszystko jest robione w Polsce. To znaczy, kanał Red Boar Outdoors ma swój słupek, to jest w ogóle niesamowite. To jest słupek z dzikiem. Patrzcie, wszystkie koszulki z dzikiem. Jakie były! My spotykamy się przy ognisku, zasiadamy do kociołka. Nostalgiczne ujęcie zrobić. Nostalgiczne ujęcie też kociołka. Dla ciebie. Dla mnie jest kociołek. Ła, panie. Kapustka. Pięknie. Offroadowa była czadowa. Tylko nie wciskać sprzęgła. Ruszamy na Jurę. Gotowi? Pewnie, jak zawsze. Dobrze, jedziemy na Jurę. Mam Łukasza. Łukasz jeszcze nie wie, ale będę miał do niego sprawę, ponieważ bez niego mój odcinek nie będzie miał sensu. Chodzi o krzesiwa. Zajebiście. Bo dzisiaj będziemy też pokazywać krzesiwa, a że Łukasz jest ekspertem od krzesiwa kowalskiego, twoje ulubione chyba, co? Najlepsze. Najlepsze. Ja nie mam w tym praktycznie doświadczenia, próbowałem, ale w dzisiejszym odcinku to Łukasz pokaże wam... Podszyfujemy to. To Łukasz pokaże wam, jak rozpalić ogień krzesiwem kowalskim, a ja wam pokażę całą resztę krzesiw, które mam w kolekcji. Razem ze stadem dzików ruszyliśmy dalej, na rajd po jaskiniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wcześniej jednak zatrzymaliśmy się na leśnym parkingu, żeby opowiedzieć o krzesiwach i pokazać wam kilka z nich. Jedziemy dalej! Zanim wejdziemy do rezerwatu w Jurze, czas na krzesiwa. O, czas na krzesiwa. Czas na krzesiwa. Krzesiwa Krzyśka. Krzesiwa Krzyśka. Krzysiek ma trochę krzesiw. Ogólnie i tak uważam, że zapalniczka jest najlepsza. Ale mamy tak, mamy takie cuda współczesne. Z takim schowkiem na rozpałkę. Proszę bardzo. Tutaj można schować takiego czopka do rozpalania. Jeszcze się załapałem na stary typ krzesiwa Helikona. To były dobre krzesiwa o tyle, że są grube. To jest dobra rzecz. Tutaj jest późniejsza wersja. Helikon we współpracy z ExoTaciem zrobili takie krzesiwko, ono jest cieńsze, też ma tutaj schowek. Mam krzesiwo takie awaryjne, bardzo małe. Krzesiwko, które pływa. Z firmy, uwaga, z firmy UST. Takie krzesiwko awaryjne, które pływa. To mam w moim takim zestawie awaryjnym. No i ostatnio zakupiłem takie duże krzesiwo XL na Amazonie. To daje dużą iskrę. Jest czad, co? Jak fajerwerki. Ogólnie krzesiwa to jest pręt. Krzychu, jaki to jest pręt? Fero? Ferocerowy. Widzicie, mamy tutaj Kowala, on wszystko wie. Pręt ferocerowy. To jest takie potocznie zwane krzesiwo i słuchajcie, no jest taki temat, że im dłuższe, tym daje większy snop iskier i łatwiej się to odpala. Te mniejsze też nie jest źle, ale jest ten snop iskier mniejszy. Chodzi o to, żeby trafić w podpałkę, w chubkę. I teraz tak, to co dzisiaj chcieliśmy pokazać tak naprawdę, to jest krzesiwo kowalskie. Ja z Dębowej Kuźni od Krzysztofa mam takie coś, a Łukasz ma takie coś. Od Tomka Paterskiego. Od Tomka Paterskiego. I słuchajcie, tych wersji historycznie jest bardzo dużo. Kiedyś jak byłem w muzeum w Yorku, w Muzeum Wikingów, no to tam cała kolekcja była i ogólnie no, dawno podziwiać, tak, tylko podziwiać. Krzesiwo kowalskie to jest stal wysokowęglowa i chodzi o to, żeby okrzemień wytworzyć iskrę. Jest to wyzwanie, jeśli chodzi o krzesiwo kowalskie. Tu trzeba mieć naprawdę dużo wprawy, dlatego jest ze mną Łukasz. Ponieważ Łukasz w swoich filmach na kanale Otoczeni Wielkim Lasem pokazuje krzesiwo kowalskie bardzo często i jest to jego ulubiona forma rozpalania ognia. Ja się nie dziwię, bo jest to klasyk. Jest to fajnie... satysfakcjonujące tak, jest to rzeczywiście satysfakcjonujące. Zabawy z tym jest, ale satysfakcja fajna. No i co, ja nie jestem ekspertem w krzesiwie kowalskim, więc Łukasz pokaże Wam dzisiaj, jak się tym pozwólcie, że pokażę Wam, jak tego się nie robi. O, może tak. Czego nie robić. Wezmę sobie Twój krzemień. Ja mam tą szmatkę węglową. Masz też coś swojego? Bawełnę, no. A Ty masz swoją. Bardzo mało taką podziobaną masz, wiesz? Ciężko temu Ci się rozpala. Krzysztof mi taką dał. Krzysztof, zaraz tutaj Cię zaproszę, bo będziesz musiał coś opowiedzieć o tym, jak to zrobiłeś. Ja sobie użyję swojego. Takie krzesiwka. A Łukasz pokaże nam, jak to krzesać. Szukamy ostrej krawędzi na krzemieniu. Bawełnę wypalaną beztlenowo. Przykładamy i liczymy na fart, żeby iskra spadła nam na bawełnę i żebyśmy mieli żar. Prawie. No jest to proces, to jest szczęście chyba, nie? Tak, tutaj to fart, no, zależy od iskry, żeby jakaś większa iskierka fajnie wpadła nam. Czyli tą bawełnę trzeba bardzo blisko krawędzi trzymać, tak? Nie do końca. Iskry latają wszędzie. Mamy żar. Jest żar, ekstra. I ten żar trzeba przenieść. Bierzemy bawełnę, troszeczkę korę zeskrabujemy, zawijamy. Mamy płomień. Proszę. O! Ja to zagaszę, bo tu nie można rozpalać, ale ogólnie tak wygląda proces. Proces jest czasami długi, jak wieje wiatr, to jest to ciężka sprawa. Ja to próbowałem raz tylko wcześniej i nie jest to proste. Ale mamy tutaj Łukasza, który jest ekspertem w tych sprawach. Tak wygląda rozpalanie krzesiwem kowalskim. Do tego trzeba zdecydowanie praktyki i ćwiczeń, jak do wszystkiego zresztą. Cierpliwości przede wszystkim. Ja myślę, że ja w najbliższych odcinkach będę się tym bawił, bo ja dopiero od niedawna mam to krzesiwo, raz się bawiłem i no jest to ciężkie. Jakie jeszcze rozpałki oprócz brzozy, ewentualnie, słuchaj Łukasz, w terenie, czy tej szmatki bawełny, tej zwęglonej, co jeszcze można, co jeszcze można użyć jako rozpałki, słuchaj? Huba. Huba. Ale to trzeba wysuszyć tą hubę odpowiednio? Szczerze powiedziawszy, ja nie używałem huby. Są teorie, że trzeba ją spreparować. Niektórzy mówią, że nawet bez specjalnego spreparowania powinno odpalić. Nie używałem, używam bawełny. Kiedyś może użyję hubki, zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno dam znać na kanale. Tak, zapraszamy na kanał Łukasza, Otoczeni Wielkim Lasem. I ostatnio, jeśli chodzi o wytworzenie takiej tej bawełny, tej węglowej, też możemy opowiedzieć. Jest fajny odcinek, słuchajcie, Wiktor z kanału Ludzie Lasu. Miał ostatnio fajny odcinek, jakiś link postaram się wrzucić w opisie filmu. Bardzo fajnie pokazał, tak bardzo czysto, wiesz, cały proces, jak się taką bawełnę robi beztlenowo wypalaną, i ten odcinek mi się bardzo podobał, bo to jest takie dosyć laboratoryjne, mimo że w terenie, ale fajnie, wiesz, krok po kroku pokazał cały proces, więc zapraszam też na kanał Wiktora. I co, no chyba o krzesiwach tyle, no bo to, tutaj nie ma większej filozofii, trzeba się trochę narezać, trochę się trzeba namachać, no ale jest to bardzo fajna forma rozpalania ognia. Jest to na pewno takie bardzo bushcraftowe, a na pewno jeżeli używacie krzesiwa kowalskiego, to jest potem jeszcze satysfakcja. Tobie to widziałem, tutaj poszło bardzo sprawnie. Trochę się nakrzesałem. Tak. Także słuchajcie, z krzesiw to chyba tyle. Jest to na pewno z 5C survivalu jako combustion, czyli coś, co służy nam do rozpalania ognia, do tworzenia ciepła. Jest to jedna z opcji, krzesiwo. I co? My ruszamy dalej, ruszamy na Jurę, pokażemy Wam zaraz co. Jaskinie chyba mamy do zwiedzenia. Owszem. Także my ruszamy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Tutaj skorzystaliśmy z takiego parkingu leśnego, więc no tu ogniska nie możemy palić niestety. Cały obszar jest rezerwatem przyrody, więc nie możemy. Ale myślę, że jakąś tam herbatę po drodze jeszcze zrobimy. Może nie na ognisku, ale na palniczku. Lecimy dalej. Wycieczka trwa. Atrakcje są niebotyczne. I co? Zapraszam na Jurę. Ruszamy. Ja w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej byłem ostatni raz prawie 20 lat temu, więc to jest przepiękne znowu zobaczyć te miejsca. No i co, idziemy, zobaczcie co tu jest. Formacje skalne. Ładne. A my z Jackiem na końcu. Ejo. Zabezpieczamy tyły. Ktoś musi pilnować, nie? Żebyś nie zgubił. Tak, kolejna skała, zobacz tam, przed nami. Co nam tu robi? Nie wiem. Pewnie już trochę tu leży. Przemek, nagrywam twój trening z plecakiem. Nagrywaj. 50 litrów wody mam. 50? Tak, Przemek się bardzo dobrze spisuje. Ma silne postanowienie. Jest dietka. Jest trening. Woli. Woli. Idziemy dalej. Dróg, bo już do mnie ktoś zastrzelił, które prowadzą na górę i się normalnie tutaj ludzie spinają. Chyba trzeba wejść. Jak w studni, jak w filmie Ring. Zobaczyć studnię, jakąś studnię. I tu jest ta studnia, w której byliście. Od tej strony. A to tu byliśmy, tylko że na dole. Tak. Wow. Zerkniemy do studni. Największe huby na świecie. Jest placek krowiej kupy. Żwirek i muchomorek. A jak? Ale wielka huba. Mega, nie? Kawał grzyba. Wchodzimy do dzikiej jaskini. Podawajcie sobie ten zdrowy. Ostrożnie. Spoko, spoko. To ty może najpierw daj, ja potrzymam. Ty zejdź. Okej. Dobra, mam to. A mówiłem, że nagrywanie jest upierdliwe czasami. Nie narzekaj, dobrze jest. Bije chłodem już, fajnie. Fajnie, no przyjemnie. Spójrzmy na to. Tam ciśniemy. To jest dość głęboko, jak widać, ale dajemy radę. Ponagrywasz, ja zejdę niżej, wezmę sprzęt? Dobra. Słuchaj, wilgoć. O, to dobre na stawy jest. O, Jacek idzie, elegancko. O panie, jakie to jest głębokie. No, jest. Dobra. No, ale tak grząsko, nie? Całkiem ładnie. Chłopaki też schodzą. Okej, idę odpalić światło. Ale ostrożnie, dziękuję. Dobra. Jaskinia Batmana, panie. Mam nadzieję, że to docenicie, że schodzimy w takie miejsca. Ale klimat jest, no. Czekam, kiedy wyskoczy Batman. Dajcie tam światła więcej. No to ja zejdę, oświetlę to. Uwaga, bo tu jest dość, ale dość przyjemnie. Ło! Drewno nawalone spadało. Ostro. Koniec. Mamy salę. Sala Turnowa. To jest królem tej jaskini. Pięknie. Jesteśmy pod ziemią, nie wiem, 20 metrów ponad? Myślę, że tak. Ładnie. Cza. Jaki tu spokój. Równowaga. Chodźcie dziki, pokażę wam, jak tu strop wygląda. Jest niesamowite, co natura potrafi zrobić. Już muszę jedną chwilę. Smigol! Smigol chce rybę. Dzik podziemny. Dzik wyszedł z jaskini, ale najpierw do niej wszedł. Hello, precious! Idziemy, idziemy. Idziemy w stronę światła. Siedem metrów, tak? Ściana. Wyszliśmy z jaskini, czas na herbatę, kawę i krótką przerwę. Z rzeczy ważnych, to w tym momencie mamy jeszcze Olszczyńską do zaliczenia. Ona jest z 10 minut drogi stąd. Dalej wracamy na parking i jedziemy na Zieloną Górę. Sounds good. Arek nas tak przegania po tych górach tutaj, że górach i dolinach. Dobrze. Woda zagotowana. Jurajska herbata. My pijemy herbatkę, konsultujemy i omawiamy dalsze kroki i plan. Kanapeczka, posiłek szybki w terasie i lecimy na kolejne jaskinie. Jaskinia Olsztyńska? Olsztyńska i Zielona. I Zielona. Dwie jaskinie jeszcze przed nami. Postaramy się nagrać, co się da. Przemuś pije proteinki. Dobrze. Ważnego. Jura jest piękna. Przepiękne miejsce. Na Mazurach nie mamy takich kamyków. Tu jest ostro. Mówię, plecaki sobie zostawcie, bo będą wam tylko walić za chwilę. Uważaj na głowę. Tak, i uważaj na głowę. Ta jaskinia jest wysoka na 12 metrów w górę. Także wyprostowany. Fajnie bardzo. Zobaczcie, jak sobie tu są. A to jeszcze przed nami największa komora. Nie Przemo? Ale fajny chłód. Przyjemnie. No. Jesteśmy w jaskini kolejnej, druga jaskinia. Przecież jakaś grota, a teraz jaskinia kolejna. Spałeś tutaj? Tak. Nie żartuj. No, zobacz sobie tutaj na półka skalna, można się tu położyć. Fajne tu miejsce. Jest taka ala grota, jama, ale tam dalej nic więcej nie prowadzi. To jest w sumie największa jaskinia tutaj w okolicy. Jaka akustyka? Da. 12 metrów jest tu. W górę. O tam. Tam wysoko. Wow. Pracowaliście na jaskiniach? Tak, jednokrotnie. Ja tego w Pawlikowskiej tam odfrutowało. Jedyne co, to trzeba pamiętać, że faktycznie tu jest cała temperatura, jest zimno i nie ma ognia. Jak tam, Łukasz, odpoczywasz? Odpoczywam. Jak się zmienia? Witam, witam panów. Jaka epoka? Ja 17, a kolega 18. No i tak się spotkaliśmy. Paliśmy tam pod ostrężnikiem. Pod ostrężnikiem. Dzisiaj tu sobie lecimy. Czeka nas jeszcze jedna jaskinia, robi się trochę ciemno, może dlatego, że będzie padać. Czeka nas jeszcze jedna jaskinia w rezerwacie Zielona Góra, jaskinia zielona. Ale jesteśmy po obiedzie, objedliśmy się kotletów schabowych i żurku i chcemy odpocząć chwilę. Siesta pół godziny. So far so good. Przygoda w Jurze trwa. Że nikomu się nie chciało już hamaków rozwieszać. Chill na glebie. Chill na glebie, siesta po obiedzie, bardzo dobrze. Ale to przy okazji termotarp można użyć jako karimatę, też izoluje od ziemi. O, proszę bardzo. I jest. Zróbmy to jak trzeba. Ej, tak szczerze mówiąc, ja za pół godziny nie znowu będę chciał żreć. O! To taka bardzo szybko. Arek wymyślił, że będziemy robić leśną jogę. Kontakt z naturą, dawaj na tę, na trawę. I co tam mamy robić? A ja mam z górki. No to będziesz mieć trochę trudniej. No. Uchylamy się ziemi. Jak jesteście w tej pozycji, wychylamy tułów, aż ciągną łydki. Jak ciągną łydki, proszę na przełom. Liczymy do 7 wdechów powoli. Do ziemi i głowa zadarta do góry, tak? Trzeba ciągnąć brzuch. A to jest biały delfin. Tak. To są jeleni na rykowisku, tak. No wracaj do... Ja już to się nie uda. Szukamy jaskini. Już zmierzcha pomału, więc będą to raczej nocne manewry. A na pewno po zmroku. Jest ta jaskinia? Zaraz się znajdzie. I co, okazało się, że jaskinia była pod górką, na którą weszliśmy? Zmieniłem baterię, to teraz to będzie widać jaskini. O, dobra, wbijamy. Grota Gwiazd. Grota Króla Gór. Na paliwo mi się wróciło. Wow. Ale z nas grotołazy. Grotoła, to mapy. Panie. Ona się tam otwiera? Tak, tak. Jest taka nieduża sala. Na czworakach lepiej, czy? Lepiej na czworakach. Nie wiem, czy to widzicie, ale Arek nie wszedł, nie? To jest podejrzane. O, tak to wygląda. Strop niski jakiś w tej chacie. Wow. Do Spidermana jest dobrze iść. Wygląda trochę jak w obcym. Idźcie dalej, bo dalej jest wyżej. No i tutaj mam tylko podziwiać. Poznałem wszystkie stalagnaty. Stalagnaty. No jest. Tak, już. Dajcie światła więcej. Już. Pierwszy raz na kanale Red Boar Outdoors stalagnaty. Dobra, są dwa przejścia. Sugeruję tędy się przycisnąć. Tak, jest ok? Tak, i tu już jest ładnie. To jest ta najładniejsza jaskinia, jaka jest. No to robi wrażenie. O, pan z okienka. Dzień dobry. Hello. Wow. Co wy robicie w moim mieszkaniu? Tak, tak. Bo widzę, że jest szczelina do przyciśnięcia. Tak, można się przyciskać, ale... Ale nie warto. Ale nie, tu jest taka fajna właśnie sala. A moja słabnie latarka. No to na szczęście góra. Poświecisz, Łukasz, tutaj? No już chwilę, tylko zdjęć mi zrobi. Patrzcie dziki, jakie stalagnaciki. Słuchajcie, jest temat, nie? Jest klaustrofobicznie, jest magicznie. To jakby, wiesz, jakby był u podnóża ziemi, gdzieś tak naprawdę na... Świat w posadach, nie? Tak, nie bądźcie cicho, bo przyjdą gobliny, nas zjedzą. Jaskinia Mori, dokładnie. Dobra, proponuję jakieś zdjątko tu walnąć. No można się ładnie wystawić gdzieś. Tak. Chodź, górniku. O, ale tu mokro. O! Jeszcze popchaj, Przemo, daj! Miedziano brody. Miedziano brody, krasnoludów bez brody. Na wydmuszki. Nie będzie miedziano brody, krasnoludów. Nie będzie. Zobaczycie, tutaj jest żywicy takich właśnie okapów. No, to wszystko jest pourywane. Grubo. Dzik apeluje, nie rwita stalaktytów. No połamane, wszystkie zobacz, podtukiwane są. Dzik i komnata tajemnic. Ej, nazwij na odcinek Dzik i komnata tajemnic. Komnaty? Komnaty tajemnic. Dzik. Dobra, nie widać, słabo widać. Kręcę i idę. Człowiek kamera. Człowiek kamera. Ale przygoda. Wychodzimy w zmrok. O. Kopytka sama? Tak. Słuchajcie, leśne dziki, nasza przygoda dzisiejsza z wami dobiegła końca. Chcielibyśmy wszyscy podziękować Arkadiuszowi z Tiger Woods za wspaniałą wyprawę, wspaniałą wycieczkę. Świetnie to zorganizowałeś, Arek, naprawdę. Dokładnie tak. Bardzo ci dziękujemy. Polecamy się na przyszłość. My wracamy do Częstochowy. Zaliczamy jeszcze nocleg. Gramy w pokera. Będzie jeszcze wieczór z pokerem, a jutro wracamy do rzeczywistości. Dziękujemy, dzięki, że nas wspiera, wszystkich leśnych ludzi. A byli dzisiaj z wami Łukasz, Otoczeni Wielkim Lasem, Przemysław Burz, Jacek Szepty-Puszczy, Krzysiek Dębowa Kuźnia, Krzysztof Dębowa Kuźnia i Krzysztof ja, Red Boar Outdoors. Bardzo wam dziękujemy. Wszystkie te kanały wspierajcie. My pozdrawiamy jeszcze tych ludzi, którzy nie dojechali z różnych powodów. Pozdrawiamy Marcina. Las Misia. Preppers, Maciek, pozdrawiamy ciebie również, Preppers Kaszuby. Pozdrawiamy Kubę z Pajrana. Ktoś jeszcze? O, jeszcze oczywiście, Morden, mordeczko, pozdrawiamy ciebie również. Szkoda, że cię z nami tutaj nie było dzisiaj. Widzimy się przy okazji następnym razem. No i co, my się żegnamy, wracamy na miacho i do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Niech się darzy. Ekstremalnie. Kontruj. Ty, ja kręcę, to nic. Dobre. Nawet wycieraczki.